Jutro kończy się termin składania wniosków o świadczenie 800+, które gwarantuje ciągłość wypłaty tego wsparcia. Również do jutra mamy czas na złożenie deklaracji PIT. Świadczenie wychowawcze, znane szerzej pod nazwą 800+, wypłacane jest w okresach świadczeniowych od czerwca do maja kolejnego roku. To oznacza, że jeżeli chcemy zachować ciągłość wypłaty, musimy do końca kwietnia złożyć odpowiedni wniosek, mówi rzecznik prasowy lubelskiego oddziału ZUS Maciej Raszewski. Jeżeli wniosek zostanie złożony przez rodzica lub opiekuna później, na przykład w maju, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie wychowawcze w lipcu, z wyrównaniem oczywiście od czerwca. Jeżeli wniosek zostanie złożony w czerwcu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie wychowawcze od sierpnia, oczywiście z wyrównaniem od czerwca. Wnioski można składać tylko w formie elektronicznej przez portal Empatia, bankowość elektroniczną, PUE-ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji MZUS. Również do jutra należy złożyć deklarację PIT. W tym przypadku możemy przekazać część podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Jedną z nich jest Fundacja Nasza Przyszłość, która od lat pomaga kształtować w duchu patriotycznym przyszłe pokolenia. W rozliczeniu pomogą nam wolontariusze z Kół Przyjaciół Radia Maryja, mówi Jadwiga Sacharzewska z biura Radia Maryja w Gdyni. Można do nas przyjść ze swoim zeznaniem, ze swoim PIT-em, który otrzymali z urzędu. Do tej pory dzięki środkom z 1,5% Fundacji Nasza Przyszłość udało się sfinansować wiele edycji warsztatów medialnych dla młodych. Powstał również film Nędzarz i Madame o świętym bracie Albercie. By wspomóc organizację pożytku publicznego, wystarczy w odpowiedniej rubryce PIT-u wpisać numer KRS. Numer Fundacji Nasza Przyszłość można znaleźć m.in. na stronie internetowej Radia Maryja.